Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, witajcie moi drodzy w Skyrim, słuchajcie, kontynuujemy nasze przygody. Słuchajcie, cóż to ostatnio żeśmy działali, słuchajcie, jesteśmy obecnie w Akademii Magów w Zimowej Twierdzy. Tutaj nas zaprowadziła historia z zwojami, których, znaczy mamy znaleźć ten drugi zwój, nie? Zwój smoka on się nazywał? Czy krwi? Już nie pamiętam, który my tutaj szukamy. No i gadaliśmy z tym bibliotekarzem, który podał, on coś miał wiedzieć. No i on mi tu gada o tym, że musimy znaleźć jakieś księgi dla niego. I jedną z tych ksiąg, którą mamy znaleźć, jest jakaś... A nie, dobra, już ogarniam. Udało się... A, okej. Septimus Signus, on może coś wiedzieć. Był największym badaczem prastarych zwojów, więc musimy typa odszukać. On gdzieś tutaj jest na tych... Gdzieś tutaj siedzi. Tak więc zobaczymy, co my tu mamy w ogóle. Gdzie to jest? A, to jest tutaj. Niezły rozstrzał. Myślałem, że będzie gdzieś bliżej ten herszt bandytów do ubicia. Dobra, w każdym razie, słuchajcie, wyruszamy na... No, tu jest smok, z którym walczyliśmy w poprzednim odcinku. Zaatakował Akademię. Świr po prostu. Musimy, słuchajcie, ogarnąć, jak wejść na te lodowe pola za Akademią. Trochę nie wiem, jak to ogarnąć, ale może znajdę rozwiązanie. Uno momento. Może będzie okazja, żeby wykorzystać nowy krzyk. Co się stało? Moglibyśmy tutaj jeszcze, zanim wyruszymy, trochę tutaj porobić mikstur. Ale jeszcze jest środek nocy. Dobra, idziemy na razie. Okazja na robienie mikstur będzie później. Myślę, że tu byśmy mogli zejść jakoś. Unikaj Akademii i kłopotów. No, mroźnie się tu zrobiło. Czemu nie mogę tego użyć? Coś to nie działa. Też czekajcie. No, przyzwanie. Dobra, idziemy. Uwaga, towarzystwo. Kto tam jest? Dobra. Wilki załatwione. Ostrożnie, bo tu naprawdę może być niebezpiecznie. Wiadomo, jak tu za stworzenia w ogóle spotkamy. Mogą być trolle, wilki. Co to był za dźwięk? Chyba musimy tam zejść na dół. No, wiele na to wskazuje. To jest jakieś ciekawe miejsce tutaj. Jakiś ołtarz? Kurde, pułapka lodu. W sensie runa. No, lepiej uważać. Wejdźmy do środka. Czy do jaskini. Wszystko jedno, po prostu wejdźmy. Ty marudzisz? Nie marudź. Daleka droga przed nami, moja droga. Jesteś wampirzycą. Prawie. O kurde. Wpadli w sidła? Ten wpadł w sidła, a ten co czekał? Umarli oboje, bez sensu. No, powiem szczerze, byłby to wyczyn, gdybym miał ustawiony ten tryb survivalowy. Małż, to jest pożywienie ewidentnie. Przypójmy tutaj na tą wyspę. Brrr, aż mi się zimno zrobi, jak sobie pomyślałem, że taka pogoda, tu jeszcze trzeba się moczyć. Normalna masakra. Tam musimy przepłynąć. Wilki. Gdzieś to tutaj jest. Dobra, widzę je. Trafiony! Pięknie. Ruda złota, miło. To zapewne ta piękna pogoda Skyrim, o której tak wiele słyszałam. Bez wątpienia. Serana. Dobrze, idziemy w dobrą stronę, chociaż jeszcze kawał drogi przed nami. Nie wygląda to zbyt zachęcająco. Boże, ale tutaj jest wszystko zamarznięte. Tam musimy się dostać. Znowu czeka nas kąpiel. Żelaza. O, ja jeszcze dzień nastał. W ogóle się nic się nie zmieniło, czy jest noc, czy jest dzień, to wszystko wygląda tak samo beznadziejnie. Szafir znalazłem. Nie jestem miłośniczką słońca, ale byłoby ono lepsze od tego. Nie marudź. Teoretycznie powinienem poczekać do nocy. Bo wtedy bylibyśmy... niedźwiedź. A ty tu skąd? Kurde. Jest 29 level. Jeszcze sporo przed nami. Ale chyba jestem już bliżej. Kurde, nie turlaj się. Przecież się kondycja nie odnowi. Boże, gdzie ja jestem? Nie to zaklęcie, sorry. Wolę go chyba załatwić po mojemu. Z lisków to tylko skóra jest fajna. Kurde, ten tu pomordował wszystkich. Hi. Dobra, zadziabany. O. Spoko. Dajcie mi spokój. Ja nie chcę z wami walczyć. Widać jaskinie. W końcu, moi drodzy, jesteśmy. Dosyć tej tułaczki po tym zamarzniętym i zapomnianym przez kogokolwiek skrawku ziemi. Jest tam ten typiarz. Pogadajmy z nim. O kurde, ale fajne pudełko. Gdy wzniesiono ostatnie piętro, nie można było dodać kolejnych. To był i ciągle jest sam wierzchołek. Podobno wiesz coś o prastarych zwojach. Prastare zwoje w rzeczy samej. Cesarstwo. Zbiegli z nimi. Haha, przynajmniej tak myślą. Ci, których widzieli. Haha, ci, których myśleli, że widzieli. On jest rąbnięty. Znam jednego. Zapomnianego. Samotnego. Ale nie mogę do niego pójść. Nie, biedny Septimus, bo ja wzniosłem się ponad jego rozumienie. Gdziem zatem jest zwój? Tutaj. Cóż, tu w sensie na tej płaszczyźnie. Mundus. Tamriel. Niedaleko, mówiąc stosunkowo. W skali kosmologicznej wszystko jest niedaleko. Pomożesz mi zdobyć zwój, czy nie? Jedna prosi drugą. Septimus da ci to, czego potrzebujesz, ale musisz mu przynieść coś w zamian. Czego chcesz? Widzisz, oto majstersztyk Dwemerów, głęboko wewnątrz ich najwspanialszej wiedzy. Septimus jest sprytnym pośród ludzi, ale jest jedynie niemądrym dzieckiem w porównaniu z najgłupszym z Dwemerów. Mamy więc szczęście, że zostawili po sobie swój sposób czytania prastarych zwojów. Jeden z nich wciąż leży w głębinach Czarnej Przystani. Obiła ci się o uszy nazwa Czarna Przystań? Nad uśpionymi miastami Dwemerów wzniesiona, tęskna wieża skrywa mądrości nasiona. Nie wiem, gdzie to jest. Gdzie jest? Poniżej głębi. Co skrywa ciemnica, ukryty donżon, mzarkowa wieżyca. Jezus. Alftand. Punkt przebicia. Pierwszego wejścia, uderzenia. Sięgaj do granic, a Czarną Przystań znajdziesz tuż za nimi. Ale nie wszyscy mogą tam wejść. Tylko Septimus wie o ukrytym kluczu, który otworzy zamek, by wskoczyć pod trupią skałę. Trupią skałę? Jak mogę się dostać do środka? Mam dla ciebie dwie rzeczy, dwa kształty. Jeden kanciasty, jeden okrągły. Okrągły do kręcenia. Muzyka Dwemerów jest delikatna i subtelna. I potrzebna do otworzenia ich najzmyślniejszych bram. Kanciasty leksykon do zapisywania. Dla nas to tylko kawałek metalu. Lecz dla Dwemerów to biblioteka pełna wiedzy. Lecz pusta. Odszukaj Mzark i niebiańską kopułę. Tamtejsze machinacje odczytają zwój i przeleją wiedzę w sześcian. Zaufaj Septimusowi. On wie, że ty możesz wiedzieć. Okej. Okay. Co mam zrobić z tą kulą? Najgłębsze drzwi Dwemerów nasłuchują śpiewania. Wygrywa nuty o odpowiednim tonie, by je otworzyć. Nie słyszysz ich? Są dla ciebie zbyt niskie. Okej. Jedno spojrzenie na świat z prastarego zwoju może uszkodzić wzrok albo umysł, jak w przypadku Septimusa. Dwemerowie znaleźli lukę jak zwykle, by gromadzić wiedzę z dala od innych i w środku, bezpiecznie. Umieść leksykon na tym ich ustrojstwie i przelej weń wiedzę. Gdy jego krawędzie zabłysną, przynieś go z powrotem, a Septimus znów będzie mógł czytać. Okej, czym są prastare zwoje? Spojrzysz w lewo, zobaczysz ścieżkę. Spojrzysz w prawo, ujrzysz inną. Ale żadna z nich nie jest trudniejsza niż ta druga. Ale prastare zwoje spoglądają w lewo i w prawo strumienia czasu. Przyszłość i przeszłość są jednym. Czasami spoglądają nawet do góry. Co wtedy widzą? A co, jeśli zanurkują w dół? Wtedy zaczyna się szaleństwo. Okej. Po co ci prastary zwój? Co za spostrzegawczość! To bardzo sprytne, by pytać o to Septimusa. Dwemerska skrzynka. Spójrz na nią i podziwiaj. No tak, wielka skrzynia, no. Jest ciebie i mnie. Ale jest ukryte nie przez krasnoludy. One zdążyły już odejść. Przez kogoś innego, niewidzialnego, nieznanego. Kogoś, kto znalazł serce i wykorzystując swój dar do ironii, zamknął je przy użyciu krasnoludzkich sztuczek. Swój dostarczy ci głębokich wizji koniecznych do jej otworzenia. Gdyż nawet najsilniejsze machinacje Dwemerów nie są w stanie powstrzymać wszechwzroku danego przez prastary zwój. Boże, ale on pierniczy. Dobra, co ja tu mam zrobić? Przepisz leksykon. Ja coś tu dostałem. A, to ja mam ten zwój. Dobra. To nie to. Dobra, wychodzimy stąd. Kop, Dwemerze, po drugiej stronie. Będę wiedział, że zgubiłeś nieznane i wspinasz się na masakra. Dobra, wyjazd. Dobra. To mi nie jest potrzebne, to mi jest potrzebne. Aha, przepisz leksykon, czyli musimy się dać tutaj. Czyli tylko Sartalu. Ale dobra, do Sartalu pójdziemy później, bo tam jest misja związana z Gildią Magów. Dobra, góra Antor. Antor. Tu kiedyś walczyliśmy ze smokiem. Pójdźmy w takim razie. Dzień jest przecież, a ja się turlam. No kurde. Na spokojnie. Te tereny na szczęście całkiem nieźle znam. Ale widoczki. No, bez wątpienia robią wrażenie. Nie to chciałem. No powiem szczerze, Skyrim naprawdę potrafi zrobić do dzisiaj niemałe wrażenie. O, żłaku rundu. Musiałem kiedyś widzieć białą grań znowu. Dawno tam nie byłem. To jest to przed nami? Całkiem możliwe, tam są jakieś ruiny. Wygląda na jakąś opuszczoną tutaj miejscówę. Dobra, idziemy zobaczyć. Co my tu mamy? Wygląda dosyć interesująco. No, widać, że tu sporo się podziało. To jakiś trup? Coś ich tu pozabijało ewidentnie. O Jezu, to jest ogromne. Pode mną to jest, więc musimy zejść na dół. Może tędy się uda zejść. Chyba nic z tego. No, interesująco. Chodzi o to, że ja chcę najchętniej zakończyć ten wątek, bo chciałbym, żeby ta Serana przestała ze mną łazić. Trzeba ci czegoś? Przeszkadza ci, że współpracujemy z twoim ojcem? Podejrzewałam, że tobie bardziej będzie to przeszkadzać. Czy miało mieć jakieś większe znaczenie dla mnie? Nie wierzę, że można być tak naiwnym. Naprawdę? O, wow. W porządku. Cóż, jak myślisz, co mój ojciec uczyni, gdy przyniesiemy mu łuk? Będzie chciał go użyć. Oczywiście, że tak. Ale w tym momencie będzie miał wszystko, czego zawsze chciał. Nie będzie nas już potrzebował. Myślisz, że będzie chciał nas zabić? Udało ci się udowodnić swoją siłę, co oznacza, że nie można pozwolić ci dalej się tu kręcić. A ja stanę się bezużyteczna, gdy już zdobędzie to, czego chce. No tak. W takim razie musimy się z nim rozprawić. Nie, dopóki nie zdobędziemy łuku. Ale masz rację. To nie będzie łatwe, ale damy radę. No. Myślę, że czas się rozdzielić. Jestem zaskoczona, że sądzisz, że dasz sobie radę beze mnie, ale to twój wybór. No, Serano, błagam cię. Chwała ojcu i synowi. No, w końcu mogę mieć jakieś tu swobody działania. Ale że przydatna ona była w jakichś walkach takich, wiecie, otwartych, ale... Jeśli chodzi o skradanie się, to zazwyczaj musiałem zmieniać mój sposób działania, bo ona i tak od razu szła na... do pełnego zwarcia z nimi, więc... Dobra, wchodzimy do środka. Mam nadzieję, że sobie sam poradzę tutaj. Okej. Okay. Poproszę tutaj wampirzy wzrok. Troszkę lepiej. Ale tu krwawo. Jezus. No, ci co tutaj postanowili rozbić obozowisko, mieli... To był kiepski pomysł. Skoro za naszymi przeciwnikami są Falmerzy, to może dałoby się zrobić coś takiego. W sensie iluzja może się tu przydać, nie dosyć podatni. Wiem, że chciałeś mieć wszystko dla siebie, Izarze. Zawsze próbujesz zostawić wszystko dla siebie. Co? Zamknij, nie pan Izarze. To ty zrobiłeś. Zawsze próbujesz mnie okraść. Skuma? Co to za typki tu są? To mi się nie podoba. Krasnoludzkie pułapki i roboty. Ale to tutaj pozamarzało. Robi wrażenie. Jakaś wyprawa badawcza to była. Co to? Notatki badawcze. Możecie sobie to poczytać, gdybyście chcieli. Nic mi to nie dało. To jest jakaś skrzynia? Nie. Zwykła rura. Da się tędy przejść? Nic z tego. Może no przerzućmy się na to. Oż ty cholero paskudna. Dobra. Problem to nie był. Jedna strzała i po strachu. Okej. Wykrycie żyćka to jest zawsze spoko opcja. Panie, że te maszyny też to wykrywa. Wtedy jestem też zdziwiony, że ich wykrywa. No ale cóż. Jakaś wyprawa naukowa tu była. Krwawo. Tam są. Tam się jeden czai. Stąd przyszedłem, nie? Oż ty, paskudo. Możesz się uspokoić? Prosiłem o to. Dość już magii. Siema. Tak. Więc jakiś uwalnięty. Ten tu zabity. To możecie też sobie poczytać tym, co oni tutaj robili. Mam dziwne przeczucie, że tutaj będą zaraz centuriony. Wow. Bo jest okazja na poćwiczenie. Nie to zaklęcie, sorry. Boże, te automaty są straszne. O! Rozwalony. Bełty. Dobra. Pokonany. Pięknie. Dobrze, moi drodzy. Dobrze, drodzy. Myślę, że tutaj byśmy to sobie zakończyli na dzisiaj. Mam nadzieję, że się wam podobało. Dziękuję wam za wszystkie wasze komentarze, oceny oraz subskrypcje. Dzięki, że byliście ze mną. No i trzymajcie się. Hej i do następnego. Na razie.